teraz na tej drugiej plaży. Też tu jest pomost. Także nie łódki wodują rybaki, żeby tam sobie wędkarze, żeby tam sobie powędkować. I nie wiem, pamiętam czy 2 lata temu, czy ileś, zmarła tutaj kobieta na zawał, czy oni tutaj kemping mieli. Zawsze tam co roku, w lato i zmarła tutaj. I chyba to mąż upamiętnia jej śmierć, tutaj stawia znicze. Jako w zeszłym roku, jak tak przyjrzałam tutaj, nie wiem czy to był maj czy czerwiec, bo w czerwcu było jeszcze po bo, zawsze jak tam siadałam na pomost, no 2 razy mi się zdarzyło takie dziwne uczucie, jakby ktoś mnie no dotknął, jakbym jak ktoś dotknął po prostu. No nie wiem, no wierzę w takie tam rzeczy paranormalne. No ale tak, to dzisiaj się nawet tak zastanawiam. Czy to naprawdę coś mnie dotknęło, czy to tylko takie moje tam złudzenie, czy tam wiatr, bo mam ręcznikiem. Owinięta ręcznikiem. Tam nie wiem. Ale jest takie dziwne uczucie. Pewnie wieczorem jest gorsze. Teraz to tak jeszcze w miarę. Fajne niebieskie jest, nie? I woda, i niebo. Jakie dziwne kaczki białe. No, nie widać na kamerze. Nie wejdę na chwilę do wody. I będę pędzić do domu, no bo do domu mam tam 5 niecałe. Jeszcze rodzicielka dzwoni. Kup coś do picia. No i będę musiała jeszcze zahaczyć na sklep. Co nie miałam go dzisiaj w planach. Sklepu po prostu. No ale jak to? Rozkaz to rozkaz.